No i teraz będzie zaskoczenie. No, jeszcze nie. Koło od roweru to nie o to chodzi. Robimy sobie tutaj tak. Ta-da! Zgasł. Dobrze. No, więc to jest takie moje hobby. Bardziej już hobby sprzed kilku lat, bo to kilka lat tu stoi w tym garażu. Co jakiś czas odpalane gdzieś czasami na zlocie się pokaże. Ale generalnie... no co, no taki maluszek fajny. Z 88 roku. Taka perełka maluszka to silniczek. O, proszę. Pięknie odrestaurowany przez chłopaków z Inowrocławia. Znaczy odrestaurowany przez mojego mechanika, ale z częściami dostarczonymi przez chłopaków z Inowrocławia. Jest tam taka sprytna ekipa, która potrafi takie rzeczy robić. Maluszek jako maluszek, niestety strasznie rzadko jeżdżony. No, nie oszukujmy się, lepsze samochody na parkingu stoją. Ale na jakieś zloty czasami można nim pojechać. I wtedy jest całkiem fajnie, trzeba go niestety będzie znowu umyć, oddać do czyszczenia, znowu jakimiś środkami grzybobójczymi to wszystko potraktować, bo to jak to stoi w garażu nieruszane, ja do tego garażu nie zaglądam, to niestety różnie to się kończy. O, ale teraz to tak na szybko zczyścimy z niego ten cały nalot. Szmatka pójdzie do śmieci, to już będzie trochę mniej. O kurczę, no tu pajęczy. O rany. Wiecie, do tego garażu nie zaglądałem od marca. Albo maja. Maja chyba. Tak, w maju na jakimś zlocie byłem, gdzie u Michu z MK4 akurat był. I wtedy odpaliłem malucha, żeby tam pojechać. Pokazać go ludziom. A tutaj w ogóle człowiek nie ma czasu zaglądać, niestety. Takie hobby to do siebie mają. No dobra, teraz już ja. Tak jak widzieliście, takie małe hobby, maluszek. Maluszek ma parę ciekawych rozwiązań i tylko dlatego jest cenny. Nie dlatego, że jest maluchem z 88 roku, bo jest już niewiele, ale jednak trochę jeszcze... O tak, tutaj zrobimy sobie ładne selfiaczka na tle malucha. Jednak troszkę tych maluchów jeszcze jest na rynku. Ale jest cenny z innego powodu, który za chwilę wam pokażę. I dlaczego ja go trzymam cały czas w garażu, który też trochę kosztuje wynajem, mimo że to nieduży garaż. Ale w mieście wynajem garaży kosztuje. Dobra, mamy ujęcie na maluszka. Trochę już go tutaj przetarłem, żeby jakoś wyglądał, ale też specjalnie go nie chciałem przecierać wcześniej, żebyście widzieli, jak to jest. Na co przedsiębiorcy czasu nie mają czasami, mimo że takie zabawki w garażach stoją. No więc tak, maluch jest cenny dlatego, że ma to. I ma to nie zamontowane w żadnym polmozbycie, tylko oryginalnie w fabryce. Fabryka wypuściła 500 sztuk z tego, co mi wiadomo, egzemplarzy, które mają, o tam widzicie taki mechanizm. Na dole się będzie, jak to ustawiać, zmieniał. Można regulować sobie gazem, można regulować sobie sprzęgłem. Widać pedał sprzęgła, widać pedał sprzęgła. I można regulować sobie hamulcem. Wszystko robiąc o tą tutaj manetką. No i właśnie ze względu na to, że tych egzemplarzy było 500, no to do częstych okazów to nie zależy. Prawdę mówiąc, jak przyjeżdżam na zloty, to zazwyczaj jestem sam z taką wersją. Chyba mi się nie zdarzyło, żeby na zlocie były dwie takie wersje. Co wam jeszcze mogę pokazać? W sumie tutaj w maluchu niewiele więcej jest do pokazywania. Każdy wie, jak maluch wygląda. No, to tak sobotni vlog, odwiedziny w garażu z racji ładnej pogody.
Naprawdę, rzadko tu bywam, kurczę, muszę chyba częściej zacząć tu zaglądać, bo on w końcu te wszystkie pleśnie, które fruwają w powietrzu, zniszczą to wszystko. No, a w garażu, jak to w garażu, mnóstwo różnych rzeczy. Rowery, nie rowery i inne wynalazki. No dobra, coś jeszcze o maluchu. Co wam mogę powiedzieć? No, 88 rok. W zasadzie nadwozie w stanie oryginalnym nie było prawie, że znaczy przeze mnie nie było odrestaurowane, było trochę odrestaurowane przez poprzedniego właściciela. O kurde, tu widzę coś mi na ostatnim zlocie chyba ktoś wgniótł, bo tego nie było. Poprzedni właściciel dzielnie używał spraya do odrestaurowywania tego malucha. Ja go kupiłem od pierwszego właściciela z całą dokumentacją, ze wszystkim. Łącznie z przydziałem. Podejrzewam, że 99% widzów mojego kanału nie wie, co to jest przydział na samochód, bo nie miało szansy się z tym spotkać. Ale były takie dziwne czasy kiedyś, że żeby kupić samochód, trzeba było mieć przydział na ten samochód, a dopiero potem można było sobie za niego zapłacić. Samo posiadanie pieniędzy no, nie było wystarczającym argumentem, żeby sobie kupić samochód. Dla tych, co nie wiedzą, chyba wam pokazywałem ten silnik, ale dla tych, co nie wiedzą. O, coś się odpięło. Moment. Moment, tutaj jak to się. O, tak, włożone z powrotem. Silniczek klasyczny, gaźnikowy, dwucylindrowy, chłodzony powietrzem. No, taka zabaweczka. No, trzeba trochę dbać o czystość tego, bo niestety czasami potrafi chlapać olejem. I tyle w zasadzie. To tyle z malucha. Może jak będzie jakiś dzień ładnej pogody i chłopaki go doczyszczą, tak żeby dało się tym jeździć i bez maski na twarzy, żeby tych wszystkich pleśni nie wciągać, to ten, no to wtedy wam zrobię jakiś filmik z jazdy, aczkolwiek filmik z jazdy chyba jest na moim kanale, wrzucony parę lat temu, niedługo po zakupie malucha. A kluczyki by się przydały. O. Więc tutaj możemy zamknąć. Stan garażu sprawdzony. Nic nie ubyło od wiosny. Także nie jest źle. Dobra, do zobaczyska w jakimś następnym takim vlogowym odcinku.